Witam w kolejnym odcinku programu Najgorsze Gry Wszechczasów. W tym odcinku po raz kolejny zmierzymy się z okropnym gównem zaserwowanym przez Team 6. Dzisiaj bez cienia wątpliwości dowiecie się, dlaczego jedna z najgorszych gier wyścigowo-zręcznościowych w historii zyskuje to miano. Zapraszam do oglądania. Gra komputerowa Pizza Dut została stworzona przez Team 6 w połowie 2005 roku, a w Polsce wydana została w lutym 2006 roku przez IQ Publishing. Gra jest, jak wspomniałem, toporną grą wyścigową z elementami zręcznościowymi, ale zanim przejdziemy do bliższego zapoznania się z grą, oceny z portali internetowych. Tak jest, kolejny raz pustka, żadnych recenzji. Jedyne co można uwzględnić do ocen z portali to średnia graczy z gry online. Wynosi aż 7,2/10. Wow, więc może ta gra nie jest aż tak zła, jak większość mówi. Zaraz się przekonamy. Jak zwykle zacznijmy od menu, które jest kolejną kopią z innych dzieł Team 6. Rozumiem, twórcy Call of Duty niezbyt zmieniają układ głównego menu, ale przynajmniej robią coś z czcionką i innymi rzeczami. Tutaj zmienione jest tylko tło. Jak można coś takiego zjebać? Dobra, wróćmy do tematu. Możemy rozpocząć nową grę, wejść do opcji, zobaczyć najlepsze wyniki uzyskane przez nas, zobaczyć kto odpowiada za to gówno i wyjść. Opcje są podzielone na wideo, audio oraz sterowanie. W wideo możemy zmienić rozdzielczość, maksimum 1680x1500. Tekstury, cienie oraz kontrast i jasność. Natomiast w opcji dźwięku możemy zmienić głośność muzyki oraz efektów dźwiękowych. W sterowaniu możemy zmienić konfigurację przycisków. Całkiem dobre menu, ale niestety jest kopią z innych gier tego studia. Teraz o interfejsie, czyli jedynej dobrze wykonanej rzeczy w tej grze. W prawym górnym rogu znajduje się liczba zebranych pieniędzy oraz czas do dostarczenia zamówienia. Natomiast w lewym dolnym rogu mamy licznik prędkości, procent zniszczenia oraz nitro. W prawym dolnym rogu mamy minimapę. Wszystko jest czytelne i dobrze przedstawione, za to plus. Grę rozpoczynamy przez wybieranie bohatera, małego Rumunka lub stwora z Czarnobyla płci żeńskiej. Fabuła nie jest zbyt odkrywcza. Bohaterowie gry dowiadują się, że ich wujek prowadzący interes zniknął. Uciekł z powodów zadłużenia i powierzył swój interes nam, gdyż sami jesteśmy bez środków życia. Właściwie fabuły dowiadujemy się z pudełka, a intro w grze przedstawia nam jedynie wnętrze pizzerii. Już praktycznie od razu to, że gra będzie do dupy. W grze nie ma typowej kampanii, różnych interesujących misji czy zmian otoczenia, gdzie możemy zobaczyć inne miejsca, do których mamy dostarczać pizzę. Nic z tego. Głównym celem gry jest odbieranie zamówień, tworzenie pizzy napierdalając enterem po teksturach danych produktów i dostarczając ją jakimś gruchotem. Do dyspozycji mamy jedną mapę, na której mamy 7, góra 8 miejsc, gdzie mamy dostarczyć pizzę. Brzmi to jak świetna zabawa. Prawda? Nie dość, że liczba losowych misji jest porażająca, to skrypt odpowiadający za tą cudzysłów losowości jest spierdolony. Kilkanaście razy gra przez dobre pół godziny pętliła dwa lokacje, do których miałem dostarczyć jedzenie. W dodatku, te cudzysłów misje są wręcz banalne, a jedynym problemem są nieprzewidywalne błędy, o których opowiem później. Teraz o modelu jazdy, który został naprawdę zjebany. W grze zależnie od bohatera, możemy jechać albo skuterem, albo quadem. Choć oba mają zupełnie inne odczucia z jazdy, to razem przebijają wszystko co znaliśmy w grach Team 6. Skuter jeździ strasznie mozolnie, okropnie skręca nawet przy lekkim naciśnięciu klawisza oraz po jakimkolwiek uderzeniu, od razu przewraca się na ziemię. Quad natomiast porusza się dziwnie wolno, reaguje z opóźnieniem na sterowanie, a skręcanie woła o pomstę do nieba. Jednak to można przełknąć w porównaniu do skakania naszego bohatera. Styczność z tym czymś jest jak uderzenie o ścianę z gówna. Podczas skoku nie dość, że przez kilka sekund nie można kontrolować bohaterem, to także, praktycznie zawsze, zacina się w jednym miejscu i przez chwilę nie może skakać.
Trzeba mieć naprawdę wielki jaj, aby tak spierdolić coś takiego jak skok. Kolejną rzeczą jest fizyka, lewitowanie bohaterów, robienie beczek po uderzeniu o schody oraz spierdolone kolizje. To wszystko w tej grze jest na porządku dziennym. Oprócz tego w łatwy sposób, parkując obok ściany, możemy dostać się w miejsca, do których nie możemy się dostać normalnie. Jedynym tego skutkiem jest to, że zależnie od miejsca albo wejdziemy w dziwne pomieszczenie, albo spadniemy w nicość. Tak jest, poprzez wysiadanie można dostać się do nicości. W dodatku, poprzez wpierdolenie się skuterem do wody także możemy tam się dostać. Na jakich psychotropach byli twórcy, by zrobić coś tak gównianego? Żeby było mało, gra marnie prezentuje się też pod względem działania. Ciągłe błędy po przegraniu, wchodzenie przez podłoże, skakanie w powietrzu, błędy z kolizją, respawny ponad kilometr od miejsca, w którym zaliczyliśmy glebę, rozciągnięte tekstury oraz spadki płynności przy większych rozdzielczościach podczas nagrywania. W dodatku, gra często się kraszuje, a czasem nawet nie może wczytać prawidłowo dźwięków oraz cieni. Może w grze nie ma jakichś skomplikowanych błędów graficznych, ale to nie zmienia faktu, że jest strasznie zabugowana. Pod aspektem oprawy gra także prezentuje się paskudnie. Gra z 2005 roku wygląda jak mod do trzeciego Quake'a. Tekstury powodują odruch wymiotny, modele wyglądają jakby ktoś się na nie wypróżnił, a animacje i efekty specjalne to żart od cudzysłów grafików. Zresztą co do modeli, zobaczcie Pizza Girl, to chyba najbrzydsza przedstawicielka płci przeciwnej w jakiejkolwiek grze komputerowej w historii. Nawet niebo i woda zostały spierdolone. Co natomiast można powiedzieć o audio? W grze mamy jedynie dwa utwory, które są beznadziejnym, nudnym techno, które leci sobie bez względu na to, co się dzieje w grze. Efekty dźwiękowe natomiast są słabej jakości, a najbardziej rozpierdala mnie odgłos Nitra, zresztą usłyszcie sami. Podsumowując, Pizza Dut jest kolejnym gniotem od M6. Ta sama kiepska oprawa, ta sama nieistniejąca fizyka i te same chujowe misje. Poza tym, gra w porównaniu do innych cudaków tej firmy chodziła o wiele gorzej. Wolałbym zlizać gówno z muszli klozetowej, niż dłużej grać w tą grę. I wiecie co, już mam dość. Mimo iż zrecenzowałem jedynie 4 gry tego cudzysłów studia, to już one doprowadzają mnie do szewskiej pasji i swoją beznadziejnością. Więc was ostrzegam, strzeżcie się tych pierdolonych gier jak ognia, a teraz czas na oceny. Grafika 1. Audio 1. Grywalność 0. Ogólna ocena pierdolone 0. Do a barrel roll!